Zaczynamy to. Lęk. Czekajcie. Przełączyć to, to wyłączyć. Dobra, to. Dobra. To będzie wszystko. Raczej powinno być ok, więc... A sprawdzę jeszcze tylko jedną rzecz, poczekajcie. I tutaj jest filtr... Dobra, wszystko jest włączone, ta... Ok, w porządku, to można powyłączać. Ok. Dobra, zobaczmy. Trochę lepiej. Nie wiem, czemu dopiero teraz zaczął bić bieg. Normalnie działać. Kamera. Dobra. Skrót, sterowanie. Sterowanie, kamera. Nie, to gdzie to było? Dobra, zobaczmy na mapie. Kostiumy. Są jakieś nowe. O, ten. Myślałem nad tym i nad tym, żeby sobie ten na razie założyć. Gadżety. Sieciowa. Mogę, też nie mogę, nie mogę. Nowe umiejętności, zdolności. Dobra, co to sobie ulepszymy jeszcze? Może to jest ten? Koncentracja, obrażenia, zdrowie, koncentracja. Zdrówko może sobie polepszymy? Co? Nie mogę. Dobra, to. Coś jeszcze jest, dobra. A, tu można sobie... Gadżet... Okej, o, mogę sobie ulepszyć, to, a tego nie mogę? Nie sieci, dobra. Bang. Ulepszona. Okej. Umiejętności. O, mogę, dobra, dobra. A zobaczmy. Wspólne, nie. Czekajcie, dobra. Ciekawe. Dobra, tu nie. Jakieś wspólne. Obie zapewnia szansę. Okej, może to być. Pojęcie, pojęcie. Dobra. Co my tu mamy? Misje. Uczenia. Eksperymenty FM. Zone łowców.
Zróbmy sobie jakąś misję poboczną. No jesteśmy w sumie tu. Zróbmy sobie najpierw to. Musimy się na Pita Parkera przełączyć. No dobra. O, Pulpit Fan. Dzięki, Miles. Sprawdźmy. Te turbiny wiatrowe są małe, ale mocne. Użyte w miejscu występowania silnych prądów, mogą stanowić samowystarczalne źródło czystej energii. W końcu będą mieć własny dok, ale teraz musimy jakoś to obejść i rozpocząć testy. Okej. Chyba mogę je wynieść na odpowiednią wysokość dzięki sieciu skrzydłów. Brooklyn Heights na wysokościach. Okej, będę od powietrzu. Aby rozłożyć sieciu skrzydła. Dobra. Raz. Dwa, trzy. No to lecimy! O kurwa. Aha! Dobra. Tutaj jest jakiś ten. Ło. Ło. Same sieciu skrzydła nie wystarczą. Potrzebuję większego kopa. Na skrzyżowaniu Kord i Montague jest bardzo wiecznie. Nieraz zwiewało mi tam papiery. Wykorzystajmy to jako naturalny tunel powietrzny. Okej, zaraz to ogarnię. Czekajcie. Gdzie ja się muszę dostać? Jak takie małe turbiny mogą wytwarzać tyle energii? Okej. Dobra, zaraz to ogarniemy. Dzięki nim możemy zrewolucjonizować świat energii wiatrowej. Nie do wiary! Czyli gdzie to jest? Tutaj? Ups, muszę zawrócić. Aha, to nie jest ta strona. Okej, ja muszę to zrobić jakoś tak, tak? Te wiatraczki pewnego dnia będą zasilać cały Nowy Jork! Już to widzę! Nie, trzeba je rozmieścić z drugiej strony! To ja nie wiem, o co chodzi w tej misji. Dobra, zaraz się ogarnię, o co chodzi. Czekajcie, bo kurwa. Dobra, ja jestem tutaj. Sieć o skrzydła. Nie wiem, czy to się muszę tu dostać. Patrzę. Co jest grane? Tam gdzieś muszę się dostać? O!
cztery metry mi zwięło. Okej. Czekajcie. Ja pierdolę, o co tu chodzi w ogóle? Ona wymaga na wysokość, dobra. To chodzi o to, że ja chyba muszę się wybić stąd. Czekajcie, czekajcie tu. Okej. Zagrożona? Co? Jak to? Muszę to sprawdzić. Muszę się tam dostać. Ciekawe, co jest grane. Szpono drony atakują turbinę. Muszę je powstrzymać. O kurwa. Oj, macie przejebane. To już wszyscy? Dobra, to już wszystkie. Odstawmy te turbiny na miejsce. No to jazda. Dobra, tutaj jest turbina. A teraz co ja muszę z nią zrobić? Tak jest! Nie wszystko już działa! Muszę powiedzieć doktor Wynn, żeby pomyślała o jakiejś ochronie dla tych turbin. Dobra, ta misja jedna jest wykonana poboczna. Zaraz zobaczymy coś jakąś kolejną. Dobra, albo zróbmy sobie jeszcze to. Patrzcie, spadnie!
już nie ucieknie. Przegnałeś! Wszystkim! Go! Teraz nie mogę tego zrobić! Jak nie, jak tak. No, dobra. Wyciągamy. Mhm. Teraz ja będę śledził. Dowiem się, co to za jedni. Dotarłem do opuszczonej szkoły w Harlemie. I już zaczynam tego żałować. Mhm. Łowcy serio na niego polowali. Marko musiał trafić do jednej z baz Cravena. Biedak nie wiedział, w co się pakuje. Okej. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie... Czy to tu już jest? To jest misja główna. Co my tu mamy? Dobra, wykonajmy sobie to jeszcze. Okej, co mam zrobić? Okej, wiem, co mam zrobić. Poczekajcie moment. Oj. Dam sobie troszeczkę głośniej. No, myślę, że taki będzie chyba ok. Okej, jeszcze coś sprawdzę. Czekajcie, bo kurde, coś mi tu nie pasuje z... Jasność. Okay. No takie słabo z 80. Dobra. Okej. Wow. Dobra, chyba jest trochę za głośno. Dobra, poczekajcie, jednak przyciszę trochę, bo jest troszeczkę za głośno. I tak z 55. Wiecie co, ja co pójdę jointa zajarać i ten, zaraz będę z powrotem, wiecie, nie martwcie. No zaraz jak coś, to zaraz jestem, nie? Okej. Zaraz zwracam jak coś.
Dobra. Okej. Według kodu Prowlera tu jest skrytka. Zaraz to ogarniemy. Jakaś skrytka. Tutaj ona jest na pewno. Dobra, jest. Okej. Zaczynam to ogarniać. Dobra. Chyba wciągnę tę rurę wyżej. Że stąd mam ją przeciągnąć. Ekstra. No dobra, i co dalej? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo ja... Aha, bo to coś z drugiej strony jest jeszcze. Dobra, poszło. Dobrze. A więc teraz chyba muszę wejść tu. Okej. Dobra, zaraz to ogarniemy. Okej. Co tutaj było? Nowy strój jakiś? Znalazłeś skrytkę przy starej stacji radiowej. Zastanawiałem się, co to. Ta stacja była kiedyś najważniejszą miejscówką dla wschodzących gwiazd hip-hop. Co? Serio? Mieliście z tatą czas antenowy? Prawie że. Ale w ostatniej chwili zastąpiła nas jakaś nowa ekipa ze Staten Island. Jakby co, wciąż mam twoje bity. Nowy Jork nie jest jeszcze gotowy na naszą składankę. Wszystko w swoim czasie. Oby wujek wrócił do robienia muzy. Zająłby czymś głowę. No, ja też lubię robić muzę. Popatrzmy, bo pewnie kostium to otrzymaliśmy jakiś, czy nie? Zastanawiałeś, czy ten założę, czy ten. Dobra, założę se na chwilę, se ten założę. A, Peter dostał ten. A, pamiętam ten strój. No, ten jest spoko.
Okej. Dobra, przejdźmy do misji głównej. O! Kurwa. Okej. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tam się musimy dostać. Okej. Poczekajcie momencik, ja coś jeszcze sprawdzę. A, sorry. Dajcie mi sekundę. To nie, to głównego. Pyk, pyk. Dobra, ustawienie. Nagranie wideo. Okej, automatyczne wyłącz. Dobra, chyba jest okej. No to jest ten, też fajna gierka. Później dokończymy. Dobra. Najpierw muszę się zmienić w Milesa. Rozejrzę się po terenie. Inkognito. Nie widzę żadnych zbirów. Chcemy popatrzeć z bliska? Witam! Jestem Quentin Beck, mistrz iluzji. A to jest Betsy, moja wspólniczka, oraz Cole, moja konsultantka. A to... Co to? Nowa generacja rozrywki. To znaczy? Spider-Man 2. Nie ma opcji. Dobra, dawaj, idziemy zobaczyć. Znakomicie! Cole. Tylko ten koleś... Odważny młodzieniec, gotów zobaczyć przyszłość na własne oczy. Ma jakieś dziwne oko na ten. Czy ktoś jeszcze ma tyle śmiałości w sercu? Chodźcie, zapraszam, doświadczcie przyszłości! Ciekawe, co to jest. Ale co to za koleś? O, ja pierdolę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Na wprost jest pulpit. Po prostu idź dalej. Jeżeli dobrze się bawisz, poleć atrakcję znajomym i odwiedź jedno z wielu misteriów, które są rozsiane po całym mieście. Wstęp na razie darmowy. Dziękuję, Betsy. Na pewno to zrobi. Co to jest? Spersonalizujmy twoją rozrywkę. Dobra. To znaczy? Zróbmy to. Dobra, łyczek browara. I możemy obejrzeć. Okej, sprawdźmy. Patrząc na te obrazy, pomyśl o swojej przyszłości, o czym marzysz i śnisz. O tak, o takie dane nam chodzi. O, ja pierdolę. Nie wierzę. Udanej zabawy. Bez obaw, będę cię słuchał i obserwował. Jeżeli poczujesz się niekomfortowo, po prostu daj nam znać. Miłego spełniania marzeń. Dobra. Dobra, to dzieła. Spoko. Wiecie, co mi przypomina to? Tron. Graliście kiedyś, znaczy oglądaliście film Tron, albo graliście w grę, bo chyba gra też jest, ale ja nie grałem nigdy. Wiem, że film jest i film jest zajebisty, Tron. Tak mi się to skojarzyło. Co ty pierdolisz? Ja mam być tu DJ-em?
A. O kurwa, czekajcie. To on ma marzenie być DJ-em, ta? O kurwa. Daję radę. Nieźle. Właśnie tak. Dobra, stary, teraz musi nam wyjść. Kurwa, ciężkie to jest. No rozumiem. Dzieje się, ludzie. Jasna. Dobra, przystopujmy trochę. Pięknie. A pierdolę, to wcale nie jest takie łatwe. To nie jest takie proste, jakby się zdawało. Nie słyszę was! Dawajcie, dawajcie! Kurwa. A! Stary, to nie jest takie proste bycie DJ-em. Trzeba wtrafiać. Tak jest! Okej. Wróćmy teraz na luz, jeszcze raz! Ja pierdolę! Kto to wymyślił, do chuja pana? Przecież to jest tak trudne, nie do ogarnięcia. Głośniej, głośniej! Serio, naprawdę. Ciężkie to jest dosyć. Trzeba mieć twój refleks. No już łatwy trochę teraz. Ganki musi tego spróbować! Kurwa! Ja pierdolę. Nie, no to jest ciężkie, fuj. Przygotujcie się! O stary, co ty gadasz? Jak on się tutaj znalazł? Ej, co jest grane? Wow, jak to zrobiłem? Gdzie jest Lee? Czy to się w ogóle dzieje? Teraz walcz, później pomyślisz. Musimy wyciągnąć! Beck, słyszysz mnie? Tak, tak, ale tu drobno łapali. A coś ty? Przepraszam, ale nic nie widzimy. Możesz opisać, co się dzieje? Dawałem zadu w klubie i nagle pojawiły się jakieś zbiry, żeby spuścić piłomoc. O, rany. Chyba jesteś cały. Daję sobie radę! Mógłbyś wyciągnąć wtyczkę czy coś? To nie takie proste, ale się staramy. O kurde. Co się dzieje w mojej głowie? Z
Co to mi napierdalają? No nie! Stary, skąd oni napierdalali? Gdzie jest Lee? Czy to się w ogóle dzieje? Teraz walcz, później pomyślisz. To się wyciągnął! Beck, słyszysz mnie? Tak, tak, ale tu to pochwali. A coś ty! Przepraszam, ale nic nie widzimy. Możesz opisać, co się dzieje? Dawałem czadu w klubie i nagle pojawiły się jakieś spiry, żeby spuścić głową. O, rany. Ale chyba jesteś cały. Daję sobie radę! Mógłbyś wyciągnąć wtyczkę czy coś? To nie takie proste. Ale się staramy. Ekstra. Ty kurwo. Beck mówił, że to spełnienie moich marzeń. Wygląda raczej jak koszmar. O ty kurwo jebana. Co to napierdala? Jest mikser! Biegnij! Szybko! Jeśli dokończysz utwór, może uda ci się przerwać program. Tak, i teraz ciekawy jestem, jak ja to zrobię. Jest! Widzisz wyjście? Biegnij! Dobra, pora spadać. Wow! O kurde. Jesteś cały? Ja pierdzielę, bardzo przepraszam. Nie ma za co, wariacie, ale jak to się w ogóle stało? Na razie... Miles! O, siema, Peter. No więc, co to było? O! Rozrywka przyszłości zawiera jeszcze kilka błędów. Cześć, Pete. Yo. Fajna kurtka. No i buty. Naprawdę zarąbiste. W sumie to wszystko super. Hey, Miles. Yo, baby. O, chłopaki. Yo, Ruda. Mój przyjaciel Harry. Niedawno wrócił z zagranicy i otwiera tu nową fundację badawczą. Chyba my otwieramy nową fundację badawczą. Cześć. Cześć. Nowa praca? Znajdziesz czas na korki? Coś się wymyśli. Idziemy? Właściwie tamta atrakcja trochę mnie zmęczyła. Spadamy? Okej. Miło było cię poznać. Ciebie też. On dopiero teraz poznał Harry'ego? W porządku? Tak. W
Wiesz co, złapiemy się później. Może zagadaj Milesa. Sprawdź, jak się ma. Jasne, zagadam. Okej. Wydawali się spoko. Szkoda, że przegapią najlepszy wieczór w życiu, a? Kurde. Plan jest taki. Dziś robimy sobie wieczór najlepszych hitów naszego dzieciństwa. Dobra. Na szczycie listy ulubione atrakcje każdego z nas. I tak się składa, że zaczynamy od Pita. Wiecie, to wygląda trochę... Misterio wymyślić atrakcję? No, odważnie. Tak troszeczkę jak GTA 6 wygląda. Dobra. Dobra, spoko ziom. Zapraszam! Dobra, do dzieła. Chodźcie śmiało! Nie masz pojęcia, z kim zadzierasz. Powodzenia. Przyda ci się. Hey, Pete, dasz radę. Dobra, zawodnicy. Palce na spuście, wzrok na celu. Czekaj, użyj L2 lub RDA, aby... R2, aby trzaskać wodą. I ruszyli! Wielki turniej Coney Island powrócił po 3 latach, a nasi dawni zawodnicy są w wyśmienitych nastrojach. Harry, co ty wprawiasz? Rozpraszam cię! Dobra. I to działa! O, nieładnie! Dawaj, Pete! Bierzesz jego stronę? O, nie wspieram oszustu. Mocne! Dobra, wygrała? Czekajcie! Nie chcecie nagrody? Nie. Dzięki. Chętnie przyjmę koronę. Koronę ja nie przyjmę. Dziękuję, nie chcę żadnej korony. Ani jednej, ani drugiej. Następna pozycja na liście. MJ Watson i demon szybkości. MJ Watson i demon prędkości. Może skorzystajmy z innych atrakcji. Jeśli się uda, może zgarniemy jakąś nagrodę. No. Wiedziałem, że gdzieś to czytam. Wszystko sprawdźmy. Demon szybkości był tak straszny, jak go pamiętam. Ruda! Nie słuchaj go, MJ. Po prostu się boi. Ruda, wszystko... Wstydzę się swojego lęku wysokości. Ruda, wszystko sprawdzimy. Poczekaj. Pewnie nikt inny nie wymiotował na tej kolejce więcej. O kurde, co jest? Jak mogłem dać się na to namówić? Ach, czujesz ten zapach popcornu? Jak możesz myśleć teraz o jedzeniu? Znasz mnie! Mam wiele talentów! Jasne! Wow! Jak to wygląda w ogóle, co? Nieźle. Nie no, to wygląda tak dobrze. Dobra, wyjdźmy. Pobawiliśmy się trochę. Zabawę z sobą mamy już z głowy? Już zapomniałam, jakie to fajne. Dobra, może pograjmy w kosza, nie? Gotowy na drugą rundę? Ktoś tu musi być gotowy. Zaraz ci pokażę. Wiesz, że chcesz porzucać do kosza. Jak to idę? Zium, zium, zium. Wiedziałam, że tak lubisz koszykówkę, Harry. Ostatnio mam tyle energii, że mogę wszystko. O nie, ale zjebałem. Auć, ale że duła. Pierdalaj, kurwa. Harry, kurwa. A? I co? No proszę. Dobra. No i co, cwaniaczku? Jak to się robi? Nieźle, nieźle. No. I jest kolejna pieczątka. Przepraszam. Co on ma tu na koszulce? Czy to nie obłęd, że w innym wszechświecie by mnie tu z wami nie było? Tak. Po prostu. Gdybym nie żył. Albo wciąż był chory. Na szczęście to najlepsza linia czasowa. Poważnie. To wspaniały wieczór. Fajny.
fajnie, że tu jest, że ja. No nie. Skutkiem ubocznym terapii może być rzucanie oklepanymi tekstami. To akurat efekt przebywania z tobą. Trafiony! Tęskniłem za to. Poznam zawodowca. No, co jest? Podobno piramidy to najbardziej stabilna konstrukcja. Przekonajmy się. Znam kogoś, kto przewalił na piramidzie 20 baksów. Tak, tak. I chuj! To nie powinno być możliwe. Jak nie powinno być możliwe? Ja jestem kurwa Spider-Manem, gościu! Kolejna z głowy. Dobra. Sprawdzimy, jak silna jest nasza miłość. Dobra, Ruda, nie pierdol. To ja sprawdzę najpierw. Okej, idźcie potwierdzić swoją wielką miłość, a ja pójdę sam. Sprawdzę, jaki dziś ze mnie Kasanowa. Powodzenia! Wielka miłość? Co ta maszyna może nam powiedzieć? Więcej niż myślisz. Na przykład, że powinniśmy razem zamieszkać? Albo, że teraz jest za dużo na głowie, żeby o tym myśleć? Ta, może. Wow, coś tu się nie zgadza. Co ten automat w ogóle sprawdza? Naszą temperaturę? Albo nasze pH? Wątpię, żeby była tak zaawansowana. Tutaj, teraz spróbujmy tego. Czego? Dobra, nie będziesz mi kurwa Harry mówił. Jeszcze tylko trzy. Ja chcę spróbować jeszcze czegoś innego. Co tu mamy jeszcze? A może go karty? Z tobą za kółkiem? Podziękuję. Duchy gołąbeczki! Jeszcze cały park przed nami! O kurwa ty, co jest grane? Ja pierdolę. On jest dobry chyba, nie? Czy to? Tombstone? Co on tutaj robi? Chyba pracuje jako... mechanik. Pierdolisz. Ratuje ludzi. Wielkie dzięki za pomoc. Mogą źle się skończyć. Może lepiej chodźmy obczaić kolejkę. Tombstone? Mysterio? Ten park działa na byłych superzłoczyńców jak magnes. No. Po prostu usiądź. Chodźcie, wycieczka szlakiem wspomnień jeszcze się nie skończyła. Ja chciałem coś innego jeszcze sprawdzić, kurde, Mary Jane Watson. Więc nie denerwuj mnie, idę w lewo. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Tak, to śmierdzi ci z ryja. Tak. Nie no, żartuję. Dobra, sprawdź. Wow, Miles musi to zobaczyć. I ma talent. Znakomite zastosowanie teorii koloru. Wygląda znajomo, ale nowoczesnie. No, no, ktoś tu wyniósł to owo z zajęć o sztuce. Okna zielone. Ja się nie boję. A powinnaś. Nie. Wszystko gra? O, ktoś tu był za blisko. To kup sobie kurwa, zainwestuj w tiktaki. Wariacie, zainwestuj w tiktaki. Dobra, słuchajcie. Rozumiem, tak? Możemy na razie przystopować z dowcipami. Tego nie powiedziałem. Czas na coś mojego. Ruszajcie, dupska! Okej. Zdecydowaliśmy ten kredyt. Uwaga! Co to za ośmiorniczka? Czego pragnie twój ulubieniec? Kto? Dona? Niczego. Nie wspominało. Wciąż nie wierzę, że to będzie. Muszę coś przywalić. Jona Jameson? Czy to chodzi o tego pana z wąsem? Hey, to najlepsza noc w moim życiu. Hej, Harry, zgadzam się. Chcę tu urządzić urodziny w tym roku. Nie sądziłem, że doczekam kolejny. Będzie ich jeszcze wiele.
Powiem wam, że ten Spider-Man dobrze wygląda. To ciekawe, jak będzie wyglądało GTA 6. Kurczę. Dobra. Ale super! Ale jazda! Jeszcze dwie. Okej. Co my jeszcze mamy? A tam, co to jest za banan? Dobra, najpierw pójdziemy tu. Nie opowiem. Nie sądziłam, że demon szybkości tak mnie ucieszy. Tu marnuje żetony, nie ma opcji, żeby wrócić. Okej, poruszaj. Właśnie, właśnie, gdziekolwiek jesteście. Stary, trochę przesadzę. Mam cię. No co, to nie świnki. Przecież nie zagrożę, że zdmuchnę im dom. A pomyślałeś o tym, żeby, no nie wiem, darować sobie? Nie, ale dzięki za uwagę. A masz, głupia hydro. Hej, MJ, w porządku? Dzięki. Tak, MJ, pokaż im siłę przeciwstawnych kciuków. O kurwa, ona ma 40 punktów. Nieźle. Potrzebowałam tego. To czyją twarz widziała? Na Kreta? Klasyczne przeniesienie. Totalnie Johna, prawda? O, jeszcze jedna i mamy nagrodę. Okej. Ups. O, przepraszam. Nie ma za co. Minęło. 10 lat temu bilety były tańsze. Ale nasze kieszonkowe też było wiele niż. Tak. Muszę chyba tutaj po schodach pójść na górę. A że Tombstone i Mysterious ten pracują w wesołym miasteczku. Jest nieco zużyte, ale endorfiny wciąż te same. Ciekawe, czy jedzenie jest tak dobre jak kiedyś. Na pewno dobrze pachnie. A Pete, po ostatnim hot dogu miałeś zatrucie. O, no tak. Okej. Jakie to uczucie? Jest dziwnie wysoko. Czy pytasz o bycie przystojnym? Albo czarującym? O bycie Peterem. Bycie Peterem jest spoko. Oboje potrzebujemy więcej takich wyczuć. Tak, zawsze tak mówimy, ale... Tym razem na mały palec. Znaczy, nie teraz. Za wysoko. Dobra, odroczona obietnica na mały palec. Nieźle. Dobrze to wygląda. Dobra, wychodzimy. Idziemy na ostatnią tą. O to chodziło. Całkiem niezły relaks. Okej. Mamy wszystkie. Hej, tam czeka na nas nagroda. Dobra, a tu jeszcze jakiś hamburger jeszcze był, czy coś takiego. Widzieliście to wcześniej? Było coś takiego. No jest tutaj. Bo tu... miło się tak pouczyć. Oglądać inny. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy taki przykład. Dobra. Chyba całe wieki. Też jakoś mamy inne zajęcia. Red Pete. Dzielasz tych korków w każdej wolnej chwili. Tak, najwyraźniej. Wy to zawsze harowaliście jak jakieś woły. Czasem trzeba się zatrzymać i trochę pożyć. Mówi gość, który założył fundację zaraz po tym, jak przywrócono mu funkcje życiowe. Wiem, jakie to szczęście, że dostałem drugą szansę. Mam obowiązek dobrze ją wykorzystać. Nie tylko w pracy. Tędy chyba nie przejdziemy. Jak nie, patrz. Chodźcie, usiądziemy z przodu. Panie przodem. Mój gentleman. Wszystko git? Denerwuję się. Będzie dobrze. Coś mi przyszło do głowy. Słuchajcie. Najbliższe Halloween. Wspólny strój?
wspólny strój. O, o tak. O, okej, okej. Może tylko mi się wydaje. To wygląda fajnie. Kto by pomyślał, że osoba, której Harry oddał nagrodę, siądzie w podniku podczas. To byłaby naprawdę urocza historia. Powiemy jej? O czym? A o czym wy tam szepczecie? Tylko przypominam MJ, żeby nie wystawiała rąk poza wagonik. Mówisz, że... O, o tak! O, okej, okej. Może tylko mi się wydaje, ale mam wrażenie, że ostatni jest sporo Spider-Man. Więc ustalone. O kurde, co zobaczę? Kurde, trochę mi jest za ciemno. Coś mi się wydaje, że jest trochę za ciemno. Nie, no tu jest dobrze, bo tu było na... Tu było na 80 zawsze. Normalnie domyślnie to było tak, nie? Jasność 60, 70. Nie, no tak to nie. 50. Zależy, czy ktoś lubi większy kontrast, czy mniejszy. I tu jasność dałbym na... Na 70. To... Nie, tak grałem, to tak będę grał. Grafika 70, 80 to widzę. Tych przewodów. Ferajna jako bohaterowie. Świetnie. Dobra, spoko. No nie? No nawet spoko. Potrzebowałam tego. Nieustraszony przywódco? Co teraz? No teraz to idziemy dalej. Tak zwany siłacz. Tak zwany siłacz. Poczekajcie, mam... Nie trafiłem w ten dzwon, ale wciąż marzyłem. Ciągle wracałem. Teraz ci się uda. Muszę powiedzieć o tym synu. Czy jest wszystko dobrze i włączymy, sprawdzę. Powiedziałeś, żebym dała ci nagrodę? Nie, jasne, że nie. Czyli mi się nie udało. Mam jednego widza. Okej, okay. Najważniejsze, że dźwięk się już nie przycina. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale no, po prostu ten. Coś przycinało. Chuj, nie wiem dlaczego. Okej, okay, sprawdźmy. Teraz co będzie tutaj. O. Okej. Okay. Okej. Wezmę tego Majka trochę bliżej, tak jakby, to będzie mnie słychać jeszcze lepiej. Dobra, sprawdźmy dalej. Zamknij pizdę! Kurwa, jebana!
Dobra. Czekajcie, jaki siłacz, o chuj wam chodzi, ludzie? To jest tam, tak? Dobra. Siłacz. O co wam chodzi z tym siłaczem? Dobra. Sorry za... O kurde, w tym samym momencie powiedziałem sorry. Chodzi o to, że sorry za głos, bo zmęczony jest trochę, nie? Jestem chory. Jeszcze jestem troszeczkę chory, wiecie? Zapach hot dogów, śmiech ludzi. Patrzcie, nawet trochę widać stąd gwiazdy. Jak to? Chyba samolot. Jest miło. Jak o tym pomyśleć, to rzadko gdzieś bywamy. O, hej, skoro wróciłem, może być jak kiedyś. Nasza trójka znowu razem. Hulaj dusza, czegoś tam. Ja cię w dupę, ty mi loda. Piekła. Nie, żartuję. Ale co do tych gwiazd, to mam rację. Dobra. Staram się już nie być takim hamem, bo nie jestem nim, tylko sobie żartuję po prostu w grze, nie? Czasami może to źle wybrzmieć. Okej. Dobra, sprawdźmy, co mamy tutaj. Siłacz, siłacz, siłacz. Witam! Kto gra pierwszy? Dawaj! Synek, bo jak ci pierdolnę, zaraz, kurwa, to zobaczysz. Patrz na to. Szybko szarpnij kontrolerem w dół albo... Użyj X, aby uderzyć młotem. Ale wyjebał, ty. Pięknie! Ostrożnie, nie zrób sobie krzywdy. Jedyne, co może tu ucierpieć, to twoja duma. No zobaczymy. Zobaczymy, bez dąsów. Kołek. O, ten jak wyjebał, ty. Skąd on ma tyle siły? Sorry. Ty stary, skąd on ma tyle siły? Jak to się w ogóle... Może mu pozostało jeszcze ten... Ty, ale teraz to było dziwne. To chyba faktycznie mój rok. Harry, to było nieoczekiwane. No, nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Okej, okay, a co powiecie na coś bardziej spokojnego? Kolejka do diabelskiego młynu jest krótsza. Dobra, co tutaj mamy? Diabelski młyn. Przyjedziemy się na wszystkim. Zawsze za dzieciaka chciałem się, jak widziałem Wesołe Miasteczko, to miałem takie marzenie, żeby się na wszystkim przejechać. Okej. Okay. Co tu jeszcze, że nawet anuluj, nie chcę nic zakończyć. A, bo... Ogólnie zakończenie jest na diabelskim młynie, tak? No dobra, co my tu jeszcze mamy? A, nagrody odebrać. Zobaczymy, co to za nagrody mamy. No, dawaj, dawaj nagrodę, wariacie. Wybierz nagrodę. To? Nie. To? Prędzej. To? Nie. To? O. Dobra, to chyba jest najlepsze. To wygląda jak trochę też kermis w Holandii. Bez kitu. Jak ktoś wie, co to jest, to będzie wiedział, o co chodzi. Kermis. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Była jakaś nagroda jeszcze do odbioru, czy już nic? Czy to było tylko to? Bo już atrakcje to już chyba wszystkie tam. Już na wszystkim byliśmy chyba. Dobra. Dobra, zobaczymy, co się tutaj wydarzy, nie?
Okej. Hej, teraz wy nieco się pomigdalcie, a ja może załapię się na kilka jednorożców. Wiecie, że nigdy tego nie zdejmę, nie? Wyglądasz na szczęśliwego. To zabawne. Harry dostał drugą szansę, ale czuję, że ja też ją dostałem. Będzie z was genialny zespół. Już jest, tak naprawdę. Bugle coś wrzuciło. Czy jesteś na pierwszej stronie? Będziesz redaktorką. Mogłem wziąć szampana. Łowcy, skorpiony i eksplozje, ojej. Johna wybrał artykuł nowego. Andrzeja... Ma już 5000 wyświetleń. Muszę napisać coś innego. Na pewno coś wymyślisz. Nie jesteś głupia. Przekonać. Hej, coś wymyślisz. Jak zawsze. I hej, gdybyś potrzebowała pomocy Spidermana z sąsiedztwa, to z nas też byłby niezły zespół. Choć nie zawsze pamiętam o szampanie. Nadrobimy. Peter. Nie gadaj. Poszedł tędy! Zjeżdżać! Co oni chcą schwytać Tombstone'a pewnie? Pilować Tombstone'a! Tombstone'a. Tombstone'a. Jest tutaj ona. I Ruda. Okej. Nie może. Nie spodziewaliście się mnie, tak? No, ja was też nie. Chciałem tylko jeden wolny wieczór, ale nie. Blokuj kupo. Będzie od tych chłopców, a nigdzie go nie widzę. Za chwilę nasz kosz będzie na ziemi. Zadbam o niego. Ty też na siebie uważaj. Wszędzie chodzę ze swoim syntariańskim pomocnikiem. To tak nazywasz swój Sable Stingray? Wciąż na tym drodze. Tam zaciak znajdę Harego.
Gin. Dobra. Okej. Zbliżają się do toru. To tam pracował Kunsa. Jest twardy, ale oni też. Łowcy, odpalcie silniki i niech wygra najlepszy pająk. Wiedziałem, że będzie Spider-Man dziewczynki. Nie, ale widziałam misterię. Spiny Cravena nie interesują się. No, wcale. Czyli chcą tylko Tombstone'a. Dzięki za synk. No. Będę szukać Harego. Mam cel! Nowe jednostki są dobre. Nie dojedziecie dziś do mety. Chcę zobaczyć umiejętności. To nie jest to. Ja to wezmę. No jednocześnie muszę dobrać. O kurwa! Nie! Hej! Autodrom jest w innej części parku! O ty kurwo! No i co? No i co? O kurwa! Czy jest ktoś tu jeszcze? No kurwo! O ja pierdolę ty. Wow. Pająk schwytany. Wierzcie tu co? Nie! Oby nie. Nieźle schwytali tą Tombstone'a i schwytali mnie. Ale ja się wyrwę. Nie ma opcji.
Woo! O kurde. Kurwa. Gin. Ło. Dobra, co jest dalej? Odciągnąć pająka! Już! Już jestem, Loni! Ja cię kręcę, ale akcja. Ło. Przepraszam, Loni, naprawdę chcę ci pomóc! Ale co się dzieje? Wow.
Ale rozwałka. Oj, dobra. Nie no, nie wierzę w to. Okej. Skąd w ogóle w Harrym Venom? Jaka w ogóle akcja? Czy to było? Tak! Ty, jak to się stało? Ale jazda, ty. Nieźle. Harry był... Ogólnie Harry był goblinem, czy tam Green Goblin? Nie pamiętam, jak się nazywał ten. Podobny do ojca, nie? A tutaj mamy go jako Venoma. Ciekawe. Dlatego nie oglądam nigdy spoilerów, bo gdybym pewnie oglądał gameplaye z gry lub jakieś inne tego typu rzeczy, to... Nie byłbym tak zajarany fabułą. Okej, musimy pogadać. No, musimy. Spider-Manie. Wiem. Ale najpierw, dlaczego wyłażą z ciebie macki? To chyba... Skutek terapii. Co jest? Doktor Connors powiedział, że to inteligentny egzoszkielet, ale... Nie wiedziałem, że może... Czekaj. Wiesz, co to znaczy, prawda? Obaj mamy supermoce. Pomyśl, co możemy zrobić, żeby uzdrowić świat! Wybacz. Chyba... Muszę jeszcze ogarnąć, jak to działa. Wiesz... Tak mi przykro, że nie mamy ultranowoczesnego laboratorium, żeby to przetestować. Pójdę sprawdzić, czy jest pusto. Widzimy się. Czekam na telefon.